but all it's picking up the static. I wonder if it's broken. Czyli coś tam... Nie wiem, co to jest ten static. Klaudio, weź mi pomóż, ty gdzieś będziesz widziała, bo ty to nie pomoże, ale weź mi. I zastanawiaj się, czy jest zniszczone. Mamy radio, jej. Ja nie chcę. Nie, idzie... Jak zapewne wiecie, Silent Hill ma dwie formy. Normalną, która jest pokręcona... Ja pierdzielę, no. I nienormalną, która jest popierdzielona na maksa. Ja nie chcę alternatywnego Silent Hill. No właśnie. Co to jest? Wytłumaczcie mi, bo ja naprawdę nie wiem. Heather, nie wydawaj takich dźwięków. Ja pierdzielę, ci Japończycy mają nasrane. Ale za to ich lubię. Ja nie mogę, co oni w ogóle wymyślają? Ja pierdzielę, ja tutaj nie chcę, wiecie. Nie, no dobra, jeszcze pogram chwilę. Ale już słyszycie radio właśnie. I straszne. Dobra. Dobra, sprawdzimy sobie mapkę. Gdzie my jesteśmy? O nie, na pierwszym piętrze. I nie wiem, nie pamiętam, czy to już jest alternatywa, to już jest chyba właśnie alternatywny sensy. Ja pierdzielę, no! Kurde! Heather, spierdzielaj stąd! Proszę cię, szybko biegnij, biegnij mi! Heather, no! Biegniemy, Heather, nie chcę tu być! A, coś otwarte. O kurde, ten pies mi... O, hell drinki mamy, jej! Czy hell drinki? It doesn't look like there's anything useful on the shelf. Czyli nie zdaje mi się, że tutaj po prostu nie ma niczego interesującego na tej półce. Kurde, ten pies mnie wystraszył. O, tak. Mamy ampułkę. Tak. Gra nam oferuje... Czekajcie, raz. Trzy rodzaje uleczenia. Health drink. Jest to najsłabszy sposób leczenia. Apteczka, aptenia, z którą się potem spotkamy. I ampułka, która leczy chyba całkowicie. To przecież wam o ampułkach. Ampuls. This is the stuff. It'll wipe out of all pain and... Przepraszam, zmieniłem się. And help recover my strength. Jeszcze nie ma to podobnie? Nie. Dobra. Czyli to jest to. It wipe, no to nie wiem. Mi się trochę z podcieraniem kojarzy, ale nie wiem, czy to jest dobrze. Czyli tak jakby... No, pozbawi mnie bólu i pomoże mi zregenerować siłę. No. Dobra, zapisujemy sobie oczywiście. Nie, zapisywałem, dobra. No, apteczki jeszcze potem sobie ładnie znajdziemy. Kurde, Heather, czemu nie możemy przejść przez te okno? One jest takie ładne. Takie czyste. O nie, to jest jakaś krew. The bed is stained dark red. Whose blood is it? Is this, sorry. Czyli to łóżko jest poplamione krwią. Czyja ona jest? Is there someone here apart from that woman? Czyli jest tutaj ktoś od tej kobiety? Dobra, co my tutaj mamy? By się latarka przyda. There are books and magazines here, but I have no time to read them. Czyli tutaj są książki i magazyny, ale nie mam czasu na ich czytanie. Ja to oczywiście tłumaczę dla kilku osób. Te osoby wiedzą, kto to jest. A jeżeli kogoś to naprawdę przeszkadza, no to już trudno, no wybaczcie mi, no. Albo się przyzwyczajicie, no albo no, nie będziecie oglądać, no już trudno. This is just a romance novel. I can't be bothered with it now. Czyli to jest tylko jakaś tam powieść romantyczna, nie mogę sobie teraz tym zawracać głowy. Dobra, mam tu jakąś kanapkę, w ogóle to jest tak super czysta, sobie zapiszę. Dobra, ile już tych save'ów żeśmy zrobili w ogóle? 31, dużo. Idziemy. Ja pierdzielę. Co to jest? O nie, kolejne, patrzcie, kolejne psy, ja nie chcę. Idź mi stąd.
ja pierdzielę. Zasysacze, dobra, nie, jeszcze tutaj nie idziemy. Dobra, sprawdzimy sobie mapę. Mam nadzieję, że mnie gra ogólnie nie przedłuższa. Dobra, jeszcze to jest kilka drzwi, których żeśmy nie sprawdzili. To są te? Kurde. Dobra, zamknięte. Bo widzicie, co ja wolę wszystkie posprawdzać, niż potem, no, nic jakoś tam. Żeby się potem cofać do tych strasznych miejsc. W ogóle to nie wygląda jak drzwi, chciałbym ci powiedzieć, Heller. Heller Różdżubsko! Są potwory. Dobra, zbadaliśmy już wszystkie te drzwi, czy nie? O nie, tam jest jeszcze jeden korytarz, którego nie sprawdziliśmy. No dobra, już trudno, cofniemy się, co? Ja pierdzielę, boję się. Nie no, jakoś przeżyję. Dobra. Zapiszemy. Bu. Lecimy! No. Nie wiem, czy słyszycie to wycie. Ono nie jest za miłe. Na moich uszu. No pierdzielę. Dobra, one są mięsem zajęte. Coś z tym. Nie, to są jakieś drzwi. Dobra. Sorry, że na tą mapę tak cały czas patrzę, ale po prostu wiecie co, ja tak mam w Silent Hill, że mapa to... Tam były jakieś drzwi? O kurde... A nie, dobra, już myślałem. Dobra. Dobra, zapisuję. Nie, już nie wiem. Kurde, co? Ja pierdzielę. Ja nie... Jeju! On mnie atakuje! On mnie... Fuck, no! Heder, rusz dupsko! Rusz dupsko! Rusz grube dupsko! Mapa! Jeju. Dobra, wszystko sprawdziłem, idziemy tam! Tam, gdzie były zasysacze. Ja stąd idę, ja tutaj nie chcę. Jeszcze to wycie mnie dobija tu. Tutaj. Dobra, nie idziemy stąd, bo mnie to wykończy psychicznie. Idziemy. Dobra. Czas. To jest 153. Zapiszemy sobie. Pisik. Zasysacze. Dobra. O kurde. Ja tu nie chcę być. Heder, cofamy się. Nie strasz mnie sobą, Heder. Ja nie mogę. Zasysacze. Idź mi stąd. No i co cię? Nie jesteś ładny. Nie ładny, zasysaczko. Czy czymkolwiek ty tam jesteś. Ja pierdzielę, kolejny zasysacz, kolejny, nie mogę, no. Jest jakaś budka, tak pamiętam, że to jest budka. No, ja pierdzielę, Heather. Dobra, nie, tu mam jakiś schiz, tu nie ma budek, były budki. Tu są drzwi. Tu są kolejne drzwi. Dobra, otwarte. Dobra, zapiszemy sobie. Tak, Jakub jest mocno podstresowany. W ogóle nie wiem, czy widzicie, na tym zapisie jest twarz Heather. O, tu mamy jakieś ostrzeżenie. Warning when leaving the room, be sure to turn out the lights. It will be obvious if they are not switched off. Czyli ostrzeżenie, jak będziesz wychodzić z tego pokoju, upewnij się, że wyłączyłeś światła. To będzie oczywiste, jeżeli nie będą wyłączone. Zaraz dowiecie się czemu. There's a light switch. It's on the right now. Will you turn off the light? Yes! I widzicie? Tak, tu jest latarka. Mamy flashlight. I właśnie o to chodziło. Ja stwierdziłem, za pierwszym razem chyba grałem, że nie będę wyłączał, bo się jeszcze jakieś potwory pojawią, ale potem stwierdziłem, że już trudno. Mamy oczywiście naboje do pistoletu i tak, i aptenie, o której wam wspominałem, czyli już chyba wszystkie możliwe leczydełka zebraliśmy, jakie nam gra oferuje. W sensie chodzi mi o różne rodzaje, tak? Dobra, zapiszemy sobie, pokażę wam w ekwipunku, co to jest ogólnie. O, to aż tak nam słabo życie jest, no kurde. Dobra, first aid kit, czy tam medipack. This will help me patch up my wounds fairly well, I think. Czyli to pomoże mi załatać, w dosłownym chyba przetłumaczeniu, moje rany.
Tak mi się zdaje. Tak jest napisane. Ogólnie ja wiem, że podobno ma być tak, znaczy jest tak, że jeżeli się wyłączy te wszystkie, wiecie, i radio, i latarkę, to podobno potwory nas nie widzą, ale ja osobiście wolę nie ryzykować. Ja pierdzielę, zasysacz. Ale ja wolę osobiście nie ryzykować. Ja pierdzielę, rusz się, Heder! Wolę nie ryzykować. Nie, to są kolejne. Chyba sobie zaprzekł. Czemu te dźwięki są takie głośne, niektóre? Dziwne to jest. Mam nadzieję, że mnie nie przygłusza. Mapa. No kurde, czemu to tak się czasem... O kurde, idzie do mnie zasysacz. O nie, tutaj. Dobra, teraz sobie sprawdzę te drzwi. Dobra, zamknięte. Zamknięte, Heder, nie rozumie. Bo, idźmy stąd. O nie, jeszcze pies. Nie, ja nie chcę. Nie chcę. Tak, dobra. Pamiętacie? Tak, byliśmy w bardziej normalnej wersji tego sklepu. Teraz już niestety jesteśmy w tej bardziej nienormalnej. No. Tutaj mamy jakieś szmaty ohydne. Tam jest noga, czy co? Nie, tak mi się dało. To jest kawałek drewna, ale myślałem, że to noga jest. No. Przyznajcie, że to już nie wygląda tak ładnie jak kiedyś. Dobra, idziemy sobie tutaj. Tak. Tak. Dobra. Co tu tutaj mamy? Hmm. Jest zasłonięte lustro, którego może lepiej nie odsłaniać, bo jeszcze jakieś dziwne stwory się pojawią. Czy tutaj coś było w ogóle? Jakąś torebkę tutaj mamy. Wieszaki jakieś. A, wieszak. Mamy wieszak. Nie pamiętam, do czego on się szczerze przydaje. Co tutaj oni nam mówią? Hunger. A wire coat hanger I got adipotique, czyli no nie wiem, butik, nie wiem, czy tak jest. Dobra, napiszemy sobie. No tutaj chyba coś było. Nie. Dziwne. No dobra. No to tutaj już wszystko, tak? Ja pierdzielę, Heder. Dobra. Nie no, Heder, rusz! Tu coś jest, czy co? Heder, rusz! Dobra. Dobra, słuchajcie. Ja tutaj zakończę let's playa ogólnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do komentowania i oceniania, no i do komentowania i cesarzowania. Co jest tam ocenianie? Nie, to się normalnie jest. Do komentowania, zostawiania i do subskrybowania. Mam nadzieję, że wam się ogólnie podoba. No i co? Dzięki za oglądanie i cześć!